Szanowni Państwo, chciałem Państwa przywitać na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym dzisiejszym tematem jest Hongkong 2014, miasto przeciw supermocarstwu. Pozwolę sobie parę słów wyjaśnienia, skąd temat egzotyczny cokolwiek, biorąc pod uwagę zasadniczy obszar naszych refleksji. No, trzeba powiedzieć, że wojna kinetyczna na Ukrainie od 2022 roku zmieniła bardzo dużo, w tym także i konieczność postrzegania naszego bycia w świecie, w całej jego złożoności, także uwzględniając te czynniki, które nie są może bezpośrednim aktorem naszej rzeczywistości, ale pośrednio na pewno wywierają olbrzymi wpływ, a takim czynnikiem są Chiny, które są przecież już obecnie drugim supermocarstwem, co do tego chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości. Stąd też pozwoliliśmy sobie zaprosić redaktora Huberta Kozieła, który był świadkiem opisywanych wydarzeń i pan redaktor podzieli się swoimi doświadczeniami i obserwacjami, które mają walor także obserwacji świadka naocznego. Oddaję głos panu redaktorowi. Przypominam, że wszystkie pytania, uwagi, wątpliwości po prelekcji, tak? A teraz oddaję panu głos. Proszę bardzo. Okej. Jak dr Szczepański wspomniał, byłem świadkiem tak zwanej rewolucji parasoli w Hongkongu w 2014 roku. Buntu miasta, przynajmniej znacznej jego części, przeciwko supermocarstwu. Byłem świadkiem przypadkowym, zaplanowałem sobie wyjazd do Hongkongu jako normalny urlop krajoznawczy, no ale akurat wybuchła wtedy rewolucja. Od Hani Shen, znanej chociażby z Nowego Państwa i Gazety Polskiej, miałem kontakty na miejscu ludzi, którzy mnie oprowadzili. Dlaczego kwestia Hongkongu i jego buntu przeciwko Chinom jest taka ważna? No bo widzimy dzisiaj, że zachodni wielki kapitał bije czołem pokłony przed komunistycznymi Chinami. Wielu ludzi z tych technokratów z Zachodu wskazuje model chiński jako pewien model docelowy także dla nas. Że rzekomo jest lepszy na okoliczność katastrofy klimatycznej i innych globalnych wyzwań. Widzimy, że Rosja coraz mocniej jest zależna od Chin. Widzimy, że nawet stolica apostolska poszła na bardzo duże ustępstwa wobec Pekinu. A tutaj jedno miasto nagle postanowiło pokazać Chinom środkowy palec. Trochę tytułem wstępu. Hongkong. No niestety dzisiaj się popsuł projektor i korzystamy tylko z takiego ekranu. Tutaj jest mapka pokazująca tą metropolię będącą tak zwanym specjalnym rejonem administracyjnym Chin. Hongkong w międzynarodowych statystykach gospodarczych jest liczony odrębnie od Chin kontynentalnych, traktowany jako oddzielna gospodarka, oddzielny byt, chociaż de jure jest częścią państwa chińskiego. Samo miasto i region administracyjny ma wielkość mniej więcej Warszawy plus powiatu warszawskiego zachodniego, no może jeszcze Marki dodatkowo czy coś w tym stylu. Jest zamieszkiwany przez 7,5 miliona ludzi, gęstość zaludnienia 6,5 tysiąca ludzi na kilometr kwadratowy. W 1842 roku, po pierwszej wojnie opiumowej, w traktacie nankińskim, Wielka Brytania uzyskała od Chin tak zwaną wyspę Wiktoria. Ten mały skrawek. Brytyjski premier ówczesny był niezadowolony z tego. Powiedział dyplomatom, co wy żeście wynegocjowali, małą skalistą wysepkę. Później ta wyspa stała się jedną z pereł w koronie Imperium Brytyjskiego. Po II wojnie opiumowej w 1860 roku w traktacie pekińskim Brytyjczycy dostali tak zwany półwysep Kowloon. To jest ten skrawek. Potem w 1898 wydzierżawili na 99 lat, to jest kluczowe, od Chin tak zwane nowe terytoria, czyli resztę.
rolnicze zaplecze, źródła wody, etc., etc. Hongkong stał się wielką metropolią i do 1 lipca 1997 roku był kolonią brytyjską. No, tutaj widzimy panoramę od strony nabrzeża. To są wieżowce na wyspie Wiktorii, główne centrum finansowe. To jest widok z tak zwanego piku, czyli szczytu, góry na wyspie Wiktorii. Widać kawałek portu, widać wieżowce. Typowy krajobraz miejski. O Chińczykach, miejscowych Chińczykach można powiedzieć, że tak. Ciężko pracują, mają głowę do interesów i lubią dobrze się bawić. To jest miasto kontrastów. Tam wielkie bogactwo sąsiaduje z biedą. Tam biedni ludzie czasem mieszkają dosłownie w klatkach, w mikrokawalerkach. To jest Republika Deweloperów, ale to także miejsce, gdzie kwitnie drobna prywatna inicjatywa. Tam nie przepędzają handlarzy z ulic, tam wszędzie jest mała gastronomia, różnego rodzaju interesy. Sporą część ludności Hongkongu tworzą uciekinierzy z Chin komunistycznych. Ludzie, którzy uciekali tam w latach 60. przed głodem i przed rewolucją kulturalną Mao. Stąd też jeden z chińskich generałów stwierdził, że właśnie ci Chińczycy z Hongkongu są najgorsi. Ci z Tajwanu, no to tam ich dziadkowie uciekali w 49. Pod komunizmem właściwie nie żyli, nie wiedzą co to jest, są skłonni do porozumienia. A tym młodym ludziom z Hongkongu dziadkowie opowiadają właśnie o wielkim głodzie w czasach Mao, o szaleństwach rewolucji kulturalnej, więc ci są bardziej antykomunistycznie nastawieni. Tutaj mamy grupkę policjantów na ulicy. Hongkong pod rządami brytyjskimi nie był demokracją, ale posiadał wiele swobód związanych z byciem częścią imperium. Duża wolność słowa, wolność gospodarcza, wolność wyznania, samorząd, praworządność. Można uznać to miejsce za świetny przykład syntezy cywilizacyjnej europejsko-azjatyckiej, brytyjsko-chińskiej. Do dzisiaj tam zachowały się brytyjskie nazwy ulic typu Argyle Road, Cameron Road, Cavendish Road, jeżdżą double deckery. No i jednocześnie mnóstwo z tej chińskiej tożsamości też. Rok 1984. Widzimy tutaj premier brytyjską Margaret Thatcher i chińskiego komunistycznego przywódcę Deng Xiaopinga. To jest z ulotki ulicznej. To było naklejone na murze podczas protestów. Przypomnienie o tym. Wówczas, no ponieważ ta dzierżawa nowych terytoriów kończyła się w 1997, a Brytyjczycy raczej nie mieli sił i ochoty, by walczyć z Chinami o przedłużenie tego zbrojnie, no to premier Thatcher wynegocjowała z Deng Xiaopingiem to, że przez 3 lub 4 dekady Hongkong będzie tak zwanym specjalnym regionem administracyjnym, miejscem rządzonym według zasady jeden kraj, dwa systemy. Czyli formalnie będzie częścią Chin, ale będzie sam się rządził w bardzo wielu dziedzinach. Chiny mają tam tylko zwierzchność wojskową w kwestiach bezpieczeństwa i dyplomacji. A same zresztą traktują Hongkong jako drobny byt, by do podróży pomiędzy Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi są potrzebne paszporty. Specjalne na terminalu, na lotnisku w Pekinie, jak byłem, pamiętam, Hongkong, Tajwan i Macau. Odloty były z tego samego miejsca, co loty zagraniczne. Nie były traktowane jako część Chin kontynentalnych. Wspomniałem, że zastała mnie tam rewolucja. Tutaj jest pokazany fragment dzielnicy zwanej Central lub Admiralty. Mnóstwo ludzi się zgromadziło tam po zmroku protestować. O co chodziło z tą rewolucją?
władze Hongkongu w pewnym momencie no, obiecywały, że sprawią, że głosowanie na przywódcę lokalnej administracji będzie demokratyczne. Dotychczas ono było trochę takie korporacyjne. Wybierały poszczególne kurie, samorządy zawodowe. W praktyce sprowadzało się do tego, że kontrolę nad wszystkim miał wielki biznes prochiński, który sam wybierał tych przewodniczących administracji. No i w pewnym momencie ten aktualny propekiński przewodniczący Long Chung-king stwierdził, że nie, żadnych takich reform nie będzie, nie będzie żadnej demokratyzacji, więc ludzie wyszli protestować, na początku pokojowo, ale zostali przywitani policyjnymi pałkami i gazem pieprzowym. Zasłaniali się parasolkami i brutalność policji sprawiła, że protesty się rozlały po całym mieście. Miałem wrażenie, że właśnie głównie ludzie młodzi, ale no, niemal całe miasto sympatyzuje z protestami. Przeciwko były trzy środowiska. Lokalna administracja, powiązany z nią wielki biznes, policja no, i czwarte środowisko triady, czyli chińska mafia. Tutaj też taki obrazek z protestów, widać na przejściu. Tam ponoć byli tacy chińscy, takie chińskie tituszki z triad. Policja i chińska bezpieka ich wysyłali, by tam atakowali protestujących, no ale mieli akurat przeciwko sobie taką masę, że no niewiele by zdziałali, więc tylko tam trochę pokrzykiwali. W niektórych miejscach były takie barykady, bardzo prowizoryczne. Ogólnie miasto funkcjonowało, tylko po prostu w pewnych miejscach nie było ruchu ulicznego i okupacja. Tutaj po prostu też taki obrazek, fotka odnosząca się do policji w Hongkongu, która wówczas straciła swoją renomę. Hong Kong Police Department, Waste of Space i tutaj śpiący, zmęczeni policjanci. Wówczas jeszcze nie było tak ostro jak w 2019, ale no 400 osób ponoć było rannych w zamieszkach. Tu jestem z Martinem Lee. To jest były przewodniczący Partii Demokratycznej, głównej siły opozycyjnej w Hongkongu, rocznik 1938. Ma zakaz wstępu do Chin kontynentalnych po tym, jak w 1989 roku wyprowadził na ulicę Hongkongu milion ludzi w proteście przeciwko masakrze na placu Tiananmen. Porozmawialiśmy ze sobą, ciekawy człowiek, katolik, ale ma tutaj boginię demokracji, posążek taki z placu Tiananmen, taką reprodukcję tego, który w 1989 roku tam stał. Tutaj pokazuje żółtą wstążkę. To był jeden z symboli protestów. Od jednej kelnerki w Maid Cafe usłyszałem, żeby raczej z tym uważać, bo nie wiadomo, czy się nie trafi na tam jakiś koleś z triad, no ale tak czułem, że raczej cudzoziemców nie będą tykać. I te wstążki są właśnie tak zawiązane na ogrodzeniu siedziby tej lokalnych władz, lokalnej legislatywy. Tutaj widać, jak wejście zostało przerobione. Dużo tych portretów Long Chung-kinga, ówczesnego szefa. Drogowskaz, Central Government and Triad Office, rząd centralny i biura triad, czyli tej właśnie mafii chińskiej powiązanej. Beavis i Butthead, przykłady takiej twórczości ulicznej, Beavis i Butthead, anime. Dużo takiej radosnej twórczości byli, Batman, Czarodziejka z Księżyca, no Long Chung-king. Tutaj katolicki akcent. Co ciekawe, no, kilka osób, które spotkałem z tej opozycji, no, były właśnie katolikami.
Ale no, muszę dodać, że Chińczycy są bardzo synkretyczni, jeśli chodzi o swoją religijność, więc... A to oczywiście ta żółta parasolka, jeden z symboli. Tej flagi ja nie zawiesiłem, to już na miejscu ktoś tam wrzucił. To był tak zwany mur Lenoda, czyli ludzie przyklejali do muru w pewnym miejscu karteczki z różnymi tekstami. I to jest właśnie ta dzielnica Admiralty, która była blokowana. Za dnia mniej ludzi, ale upał, więc... A to było przed budynkiem, w którym rezydowało dowództwo garnizonu chińskiego. Mieli blisko do miejsc protestu, wszystko filmowali. No, te protesty no, miały czasem taki artystyczny, karnawałowy wydźwięk tutaj, ale trochę też na refleksję taką mało demokratyczną niektórzy wchodzili. Tutaj jest taki rysunek. Nauczyciel pyta, co to jest demokracja? Uczennica odpowiada, że demokracja jest wolnością wybierania naszych tyranów. Tutaj wlepka. Hongkong nie jest częścią Chin. Wtedy uaktywnił się tak zwany ruch lokalistyczny. Ludzie, którzy już nie żądali autonomii Hongkongu, ale jego niepodległości, odrębności od Chin. Muszę dodać, że jedną z przyczyn protestów była też kwestia imigracji. Imigracji z Chin kontynentalnych. Ona jest kontrolowana przez Pekin. On określa, ile tysięcy po prostu imigrantów rocznie przyjeżdża do miasta i miejscowi czują, że w ten sposób zmieniana jest jego tożsamość. Dlatego, no, że przyjeżdżają ludzie często zależni od chińskich władz, którzy nie myślą o tym, by się w jakikolwiek sposób być wobec nich krytyczni i buntować się. Dwa, ludzie z głębokiej prowincji nie potrafiący się często zachować. No, opowiadano to o dzieciakach, które się załatwiały w wagonach metra i podobne historie. Trzy, jest też nacisk ze strony Pekinu na kwestie językowe, na wypieranie miejscowego języka kantońskiego językiem mandaryńskim, czyli tym obowiązującym, którym się mówi w Pekinie, w północnej części Chin. Kantoński to Chiny południowe. No i one się różnią od siebie mniej więcej tak jak norweski i portugalski. Więc to się... Wspólny alfabet, można się zrozumieć poprzez pismo, ale no kantoński ma chyba 5 tonów, a mandaryński 3, więc... jest też nacisk, by alfabet chiński miejscowy zastępować chińskim uproszczonym, który został wprowadzony w latach 50. przez Mao. Chiński ten tradycyjny obowiązuje na Tajwanie, Hongkongu, Macao. No i miejscowi uważają, że właśnie ta próba zastąpienia alfabetu będzie wymazywaniem przeszłości miasta. To było w takiej dzielnicy Mongkok na półwyspie Kowloon. To jest trochę taka Praga, no bo takie robotnicze i tam były największe zadymy z policją. No tutaj po prostu sobie siedzą demonstranci. Tutaj była jakaś przedstawicielka lewicy związkowej. To też ciekawe. Tutaj taki autobus obklejony, zatrzymany i obklejony. Okej, Poland is with HK. Nie wiem, czy Państwo widzą z daleka, co tam jest napisane. Jest jebać komunizm i debili z falangi. No, falanga była wówczas jeszcze... Chodzi o Bekiera zapewne. Tak. This is a protest, not a Mardi Gras. Please be solemn. Są protesty, nie karnawał, proszę się zachowywać. Jaki był skutek tych protestów? One wygasły gdzieś tak w grudniu 2014 roku, ale no, opozycja w Hongkongu poczuła się pewniej. Jej działacze stworzyli własne partie polityczne.
które dostały się do lokalnej legislatywy, ale no, od tego zaczęły się schody. W 2016 roku kilkunastu właśnie nowych deputowanych z opozycji wykluczono, wykorzystując pretekst taki, że dodali tam swoje słowa do przysięgi. Na wierność Chinom, na wierność... Byli tam też no, dwójka takich właśnie lokalistów. Jeden z nich ślubował wierność narodowi Hongkongu, co zostało uznane za wywrotowe. Drugi się rzekomo przejęzyczył i zamiast Chińska Republika Ludowa tam powiedział no, ludowe wypieprzenie Chin, czy coś w tym stylu. Ale no, subtelności języka miejscowego. No, było sporo przepychanych prawnych, no ale tak dochodziło do tego, że opozycja zdobywała coraz większe poparcie, zwłaszcza na takich poziomie rad lokalnych, dzielnic. Aż po Long Chunglingu no, była pani Carrie Lam, szefową lokalnej administracji. I jej przypadło w 2019 roku niewdzięczne zadanie wprowadzenia w Hongkongu tak zwanej ustawy o ekstradycji. Ona pozwalała na legalne wydawanie do Chin kontynentalnych to, o kogo chińska policja i sądy poproszą w ramach ekstradycji. Jako pretekst na wprowadzenie tej ustawy, no to użyto sprawy o morderstwo, w której chłopak z Hongkongu lub zabił dziewczynę z Tajwanu lub odwrotnie i tam były problemy z wydaniem jego przed sąd na Tajwanie. No ale tak, te plany ustawy o ekstradycji no, wywołały powszechne oburzenie. Nawet te prochińskie środowiska biznesowe zrozumiały, że to może być bić głównie na nich. Że mogą po prostu pod byle pretekstem, jak podpadną partii komunistycznej, być po prostu aresztowani i wysłani do gułagu. Wcześniej się zdarzało, że chińska bezpieka porywała z ulic w Hongkongu chociażby wydawców książek, które uderzały w Xi Jinpinga, no ale to robiła no, nielegalnie. Teraz to miało być w majestacie prawa. Doszło więc do ogromnych protestów. No, tam wychodziło, były demonstracje, na które wychodziło po 2 miliony ludzi. Na miasto liczące 7,5 miliona. Te protesty były całkiem ostre. W trakcie jednego z nich lokaliści wtargnęli do właśnie tam legislatury w Hongkongu, trochę ją zdemolowali, no, trochę posprejowali, tam poprofanowali te komunistyczne symbole. Pamiętam, jak byłem wówczas w Warszawie, ambasada chińska zorganizowała spotkanie z kilkoma ambasadorami Chińskiej Republiki Ludowej z państw Europy Zachodniej. Można było się pytać o różne sprawy, spytałem o Hongkong. No i czuć było ich wyraźną wściekłość. Że po prostu bardzo mocno to odczuli, że chcą ich zniszczyć. I to się... Może tak było z Sowietami po powstaniu Solidarności. Mniej więcej. Więc... Rzeczywiście, doszło do ostrzejszej rozprawy. No, był jeden zabity podczas zamieszek, też kilkuset rannych, wielu aresztowanych, ale protesty stłumiono głównie za pomocą polityki covidowej. No przecież nie można było się zbierać. Potem wprowadzono tak zwaną ustawę o bezpieczeństwie Hongkongu. Nie wprowadziła jej lokalna legislatura hongkońska, ale Parlament Chińskiej Republiki Ludowej, otwarcie miażdżąc autonomię, niszcząc tą zasadę jeden kraj, dwa systemy. No, ona delegalizowała wszelkiego rodzaju protesty. Dużo ostrzejsza niż w Rosji, niż na Białorusi, praktycznie wyjmująca wszystkich spod prawa. No i to był moment, gdy opozycja została zmiażdżona. To jest John Lee.
On został w miejsce no, takiej słabej Carrie Lam mianowany, też wybrany na nowego szefa administracji w Hongkongu. I to jest był wysokiej rangi policjant. Zapewne to jest związane z triadami i tak dalej, ale na pewno związany z Pekinem. Tutaj widzimy go w otoczeniu chińskich generałów, jak świętuje. To i on właśnie zajął się opozycją. Nathan Lowe i Joshua Wong to byli młodzi działacze, 20-paroletni działacze, tacy studenccy, którzy stworzyli partię Demozisto. No, jeden z nich musiał uciekać za granicę, no i Nathan Lowe i policja w Hongkongu wydała nagrodę za niego $1 000 000 hongkońskich. Drugi przez parę miesięcy siedział w więzieniu. To jest Agnes Chow, też ciekawa postać. No, dziewczyna teraz 26-letnia, ale już w wieku 15 lat była właśnie jedną z liderków protestów. Japończycy nazywają ją boginią demokracji. Katoliczka. Siedziała parę miesięcy w więzieniu w 2020 roku, właściwie za nic. To jest ona. To jest Jimmy Lai. To był magnat, znaczy właściciel kilku gazet w Hongkongu, w tym popularnego tabloidu Apple Daily. Był jedynym po prostu z tym przedsiębiorcą z branży medialnej, który był antykomunistyczny. Więc wspierał protesty. No, niszczono go różnymi metodami, groźby śmierci, siekiery zostawiane na podjeździe jego budynku, podpalenia, włamania. No, w końcu musiał zamknąć gazetę i trafił do więzienia pod raczej wydumanymi zarzutami. Katolik też, ciekawe. A to jest arcybiskup Joseph Zen. 90-latek, który też mocno wspierał protesty, obecnie już tam emerytowany arcybiskup Hongkongu, mocny antykomunista, pamiętający jeszcze lata 60., co się tam działo. No i tutaj widać też, jak wychodzi z sądu. No, dostał wyrok za to, że ktoś w jego imieniu zbierał pieniądze na fundację charytatywną. Martin Lee, którego pokazywałem na początku, o którym wspomniałem, no to też dostał wyrok w zawieszeniu i się wycofał z działalności politycznej. No, 85 lat ma, ale wspomniałem, no. Xi Jinping, chiński prezydent, tutaj podczas spotkania z Putinem. To od niego wszystko zależy. On postanowił zniszczyć autonomię Hongkongu, wiedząc, że akceptując to, że Chiny poniosą na tym pewne straty finansowe, że zniszczą renomę centrum tego międzynarodowego finansowego. No ale ma wizję władzy, w której po prostu nie ma miejsca na jakikolwiek opór. Wiemy z historii wojny ukraińskiej, że Chiny w pewien sposób koordynowały działania z Rosją. Przecież Putin tu przed wybuchem wojny był na olimpiadzie w Pekinie. Na pewno musiał powiedzieć, że zamierza zaatakować Ukrainę i na pewno dostał zielone światło. Chińczyków mogło zirytować tylko to, że Rosjanie sobie nie radzą. Jest teoria, że gdyby rzeczywiście udało im się zdobyć Kijów w tydzień, tak jak zapowiadali, Chiny zaczęłyby blokadę Tajwanu i szantaż. Powiedzieliby Tajwańczykom, no Ameryka was zostawi, tak jak zostawiła Ukrainę, poddajcie się. No, Zachód, jak wiadomo, bardzo mocno mimo to stara się układać dobre stosunki z Pekinem, wierząc w to, że wróci on do respektowania zasad tego liberalnego porządku świata.
No to są oczywiście małżonki, chociaż no, Xi Jinping często postępuje wbrew radom Sun Tzu, stratega, który raczej zalecał działania pośrednie, zmylenie wroga, no ale no, Zachód chce się łudzić. No i też zacieśnia bardzo mocno władzę wewnętrzną. No, Chiny sprzed 10 lat, a Chiny obecnie, no to zupełnie inny kraj. Wówczas, mimo wszystko, panowała tam spora przestrzeń wolności, mimo tych łagrów, mimo działalności bezpieki. Mówiono mi, że cenzura działa tylko przy okazji świąt narodowych. Wówczas przed świętami czyszczą komentarze w mediach społecznościowych, a później już im się nie chce. A teraz to zostało bardzo mocno zaostrzone. No pamiętam, no, w Pekinie, jak byłem w 2013 roku, no to przejście przez ulicę wyglądało tak, że światła sobie, a ruch uliczny sobie, po prostu jeden święcik rzucał hasło, idziemy, i się tłum przelewał. Teraz to niemożliwe, no bo to jest minus ileś punktów do kredytu społecznego. Scena z tego memu to jest wyprowadzanie z kongresu partyjnego byłego prezydenta Hu Jintao, który był poprzednikiem Xi Jinpinga. No tutaj wiadomo, Xi Jinping często występuje jako Kubuś Puchatek. W Chinach zakazano po prostu pokazywania nad wizerunku Kubusia Puchatka, no bo ze względu na pewne podobieństwo. No i Hu Jintao tutaj jako ten osioł. Kolejna linia obrony, Tajwan. Pod Hongkong, tam będą się sprawy rozstrzygały. Tutaj widzimy naszywkę pilotów z jednej z tajwańskich jednostek lotniczych. Tajwański czarny niedźwiedź zadaje cios Kubusiowi Puchatkowi. Strategia Chin będzie zależała w dużej mierze też od wyniku wyborów na Tajwanie w styczniu. Od tego, czy wygra tam kandydat Kuomintangu, czyli partii stawiającej na zbliżenie z Pekinem, czy raczej Demokratycznej Partii Ludowej, czyli obecnie rządzącej partii, bardziej opowiadającej się za niezależnością. Ale no, ewentualna wojna oczywiście byłaby katastrofą dla gospodarki światowej. Nie tylko ze względu na przerwanie dostaw komponentów do produkcji mikroprocesorów i samych mikroprocesorów z Tajwanu, ale też na to, co będzie no, w wyniku sankcji nałożonych na Chiny. O, także tak. To ostatni już slajd. Hongkong. Komislayer. To było tak jak Polska w 1939 roku pierwsza postawiła się Hitlerowi, tak Hongkong pierwszy postawił się współczesnym Chinom rządzonym przez hybrydowy komunistyczno-kapitalistyczny totalitaryzm. Wówczas no, niestety świat przegapił tą okazję. Teraz cena będzie większa za opór. Tak, bardzo dziękuję panu redaktorowi. Otwieram sesję pytań. Od razu bym sobie pozwolił jedno, mamy pół godziny na sesję pytań, od razu bym sobie pozwolił na jedno bardzo konkretne pytanie. Jako człowiek nie będący specjalistą od Azji, nie znający się na tej problematyce, tak zdroworozsądkowo chciałem zapytać. Z jednej strony zrozumiała jest chęć zniszczenia Hongkongu jako tego złego przykładu dla reszty. To jest troszkę tak, jak stłumiono ruch niepodległościowy w Czeczenii, między innymi dlatego, nie dlatego, żeby ona sama była aż tak ważną prowincją dla Federacji Rosyjskiej, ale po prostu po to też, żeby nie dawała przykładu innym. To był jeden z argumentów, oczywiście nie jedyny, ale jeden z argumentów, tak? Natomiast biorąc pod uwagę różnice cywilizacyjne, o których pan redaktor wspominał, oraz to, że Komunistyczna Partia Chin posiada jednak tą konfucjańską legitymację władzy. Sukces, prawda? To jest legitymacja władzy. Mandat niebios. Cesarz rządzi w Chinach dlatego, że posiada mandat niebios. Nie dlatego, że jest z dynastii panującej, bo może nie być. Chiny znały przykład chłopów,
którzy założyli dynastię. Tylko każdy założyciel dynastii musi mieć mandat niebios. Co to znaczy mandat niebios? Musi zwyciężyć. Po prostu. Komunistyczna Partia Chin zwycięża i ten mandat w oczach większości, co najmniej Chińczyków, jak twierdzą specjaliści, posiada. Tak przynajmniej twierdzą sinolodzy, których trzeba słuchać, bo znają chiński, znają tę kulturę i... I muszą się ubiegać o wizy. tak, to trochę obniża wiarygodność, ale tylko trochę jednak, no bo idea mandatu niebies jest znana. I teraz tak, czy rzeczywiście 7-milionowe miasto jest zagrożeniem dla kręgosłupa ideologicznego, używając tej komunistycznej nomenklatury, dla kręgosłupa ideologicznego kraju, który liczy 1 270 000 000 ludności. Tam podawali więcej, ale tam teraz było to, że pomyłka była o 100 milionów, wiecie Państwo, tak? Także powiedzmy, że te 1 300 000 000, tak? 7 milionów, czy jest realnym zagrożeniem dla 1 300 000 000, które mają, no, które są bardzo odrębne cywilizacyjnie. I to jest moje pytanie do Pana Rektora. W cywilizacji konfucjańskiej to nie byłoby zagrożenie, ale pamiętajmy, no, że Chiny współczesne są cywilizacją taką pseudo-konfucjańską. Ten konfucjanizm trochę taki z cepeli, kręgosłupem ideologicznym nadal jest marksizm, leninizm, oczywiście w zmienionej takiej wersji pozwalającej na wilczy kapitalizm XIX-wieczny, ale no, na tym się to opiera. Wspomniałem o tym, że w Hongkongu dochodziło do porwań wydawców książek krytycznych wobec Xi Jinpinga. No, te książki nie były dystrybuowane w Chinach. No ale często turyści czy ludzie przyjeżdżający na zakupy w Hongkongu przyjeżdżali i kupowali. Nakłady nie były jakieś pewnie porażające. Parę tysięcy egzemplarzy, czy parę dziesiąt tysięcy egzemplarzy, to nic jak na Chiny. Ale uznano to mimo wszystko za poważne zagrożenie dla władzy. W erze mediów społecznościowych no, idee potrafią się bardzo szybko rozszerzać. I to, że po prostu nagle w wielkiej metropolii granic Chin komunistycznych no, powstał jakiś oddolny ruch protestu wymierzony w Pekin, no, jest jednak złym przykładem. Może i w Chinach istnieje tak zwany wielki firewall, gdzie po prostu blokują dostęp do wszelkich mediów społecznościowych, no ale jednak Chińczycy to zdolny naród, tam nawet jak jeden, nawet jeśli parę procent potrafi obchodzić ten firewall, to i tak te idee się rozprzestrzeniają. Rozumiem, czyli jednak jest to zagrożenie, pan ocenia, tak, tak. Dla totalitarnej władzy centrum. Ponadto prawdziwą taką celem Chin, no to jest jednak przejęcie Tajwanu, najlepiej pokojowe. Oni chcieli, wszelkie protesty w Hongkongu psuły ten wizerunek mechanizmu jeden kraj, dwa systemy. Pokazywały, że jednak coś tam nie działa. Wobec tego no, Tajwańczycy nabierali pewnych wątpliwości, no, czy współpraca z Chinami może to nie wyjdzie na naszą korzyść. No ale brutalnie tłumiąc te protesty, niszcząc autonomię miasta, niszcząc jego status jako centrum finansowego, jednak Chińczycy strzelili sobie w kolano, bo bardzo mocno ostraszyli Tajwańczyków przed pokojowym zjednoczeniem. Pokazali, że Pekin złamie wszelkie umowy. Jasne. Bardzo dziękuję. Proszę o pytania. Ja pamiętam. Pan pierwszy, tak? Proszę. Następna osoba. W 2019 byłem na pikiecie pod ambasadą chińską właśnie w sprawie Hongkongu. Była pikieta organizowana. I Chińczycy normalnie z ambasady zagłuszali po prostu sygnał z mikrofonu do głośników, żeby tam speaker nie mógł po prostu nic powiedzieć, żeby nie było go słychać. I to wydaje do myślenia, że oni są już na tyle bezczelni. Jak pan na przykład ocenia zagrożenie ze strony instytutów Konfucjusza albo ewentualnej infiltracji? Jest spore, no, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich. No, wielu ludzi z tych
środowisk, to niestety no, ludzie o dosyć niskiej moralności, karierowicze, wszelkiego rodzaju koniunkturaliści, no, którzy są otwarci na wszelkie obce wpływy ideologiczne. Więc jeśli, nie chcę wskazywać jakichś konkretnych przykładów, no ale jeśli no, tego typu instytuty działają i wiemy, że na Zachodzie one wpływały chociażby na programy nauczania dotyczące Chin, no to są pewnego rodzaju obcym ciałem, którym się należy odpowiednio zająć. Ale ja też zauważam, że właśnie bardzo wiele się pojawiło na przykład takich genialnych pomysłów w Polsce ostatnio. Znaczy już nie ostatnio, od kilku lat, no powiedzmy od 5-6. Na przykład był taki głośny pomysł jak Fort Xi. A to Grzegorz Braun wymyślił, tak. I to nie tylko on miał takie genialne pomysły, bo było też bardzo wielu tych katolickich. Z nimi no to zawsze jest trochę dziwnie. Jest taka postać jak Stanisław Pitoń, który kierował tam podczas pandemii góralskim wetom, taką organizacją i walcząc on z tymi wszelkimi covidowymi restrykcjami. On jest bardzo prochiński, więc kiedyś go tam w mediach społecznościowych spytałem, linkując odpowiednie tam artykuły dotyczące drakońskich obostrzeń covidowych w Chinach. Jak to ocenia? Jako ten przeciwnik sanitaryzmu covidowego, a jednocześnie wielki zwolennik Chin. Oto on stwierdził, że w Chinach to bym się stosował, no bo musi być porządek. No tak, w Polsce nie musi. W Polsce musi być porządek. Tak. Pan żółtej bluzce, proszę bardzo. Może zacznę od tego, że w 2008 roku to nie był też przypadek, że w sierpniu, jak się zaczęła migracja w Pekinie, to się zaczęła inwazja na Gruzję, że proces z Chinami, z komunistycznymi Chinami współpracuje. No wniosek żadnych olimpiad w Chinach. No. Żadnych olimpiad w Chinach wniosek. Tak, to jest karta olimpijska, wątpliwości, no. Co jest wygląda. Natomiast, no bo ja też to działam od wielu lat. To są po prostu badziorzy, wszelkie też, przepraszam, ale jakieś tam usprawiedliwienia, czy klucze, nie wiem, ideologiczno-konfucjańskie, no to po prostu jak się ich obali, no to nie było, będzie przykro, to rozumiem też tym, co ich obali, nie? Czyli to nie nagle była wielka rewolucja chińska, tylko po prostu no, to była kasa i magnety z Rosji. No, to było przede wszystkim ta nieszczęsna wstrzymana przez grupich Amerykanów w 1947 roku ofensywa Czangajszaka, która ich przycisnęła do granicy i stamtąd szło zaopatrzenie, więc to było po prostu. Była jedna mafia wspierająca drugą mafię. Tam mówienie o jakichś ideologiach, to jest naprawdę dawanie wody na młyn i po prostu tym kretynom, tym badziorom. Są te osoby, które tutaj są, no to wystarczy nazwiska wpisać, tak zwani eksperci, którzy potem pracują w firmach, które ściągają, handlują z Chinami, tak? I się sami chwalą, że tam jeżdżą. To są padni agenci wpływu, tak? Którzy potem sobie mówią, niby są ekspertami, a po prostu jeżdżą do Pekinu za pieniądze chińskie i mówią o tym wprost, się chwalą. Takie pitonie Browny to jest w ogóle osobna historia, bo oni za wszelką cenę muszą udowodnić, żeby NATO i Amerykanie to było, więc oni myślą nam, nie wiem, co już z pingwinami z Antarktydy, żeby to zrobić na głośnie. To też może żadnej logiki bym nie zrobił, bo to są proste, prymitywne buraki chamy. Nie mówię o Chinach i o tych ich agentach tutaj, oczywiście o tej agenturze całej. Jak ktoś zobaczy tutaj chińską kulturę, to jak sobie powiedzie, Republiki Chin, może mówmy tam przed takim nazwą. Tak. Czy Chińczycy mogą mieć demokrację? Mogą, mają. Natomiast dla mnie główne pytanie jest trochę historyczne, trochę politologiczne. Jak to się stało, że główna siła na Tajwanie, czyli Republika Chin, Kuomintang, z tej najmocniejszej czangajszowskiej siły antykomunistycznej, stali się mentorą chińską? To było. To kwestia wielkich pieniędzy, wielkiego biznesu, z którym oni są bardzo blisko związani. I też zachodzi tu też kwestia kulturowa. Pamiętajmy, że Kuomintang na Tajwanie reprezentuje de facto imigrantów, tych, którzy uciekali z Chin w 1949 roku, z całych Chin, z różnych prowincji i przejęli tam władzę. Demokratyczna Partia Postępowa to bardziej tak głos miejscowych, tych, którzy mieszkali na Tajwanie. Tajwan też jest miejscem pewnej cywilizacyjnej, dlatego że dosyć długo był pod rządami japońskimi.
I nie traktowany jako jakaś wyzyskiwana kolonia, tylko bardziej jako terytoria rdzenne zbliżone chociażby do wysp Ryukyu. I gdy po 1945 roku administracja Chiang Kai-sheka zaczęła obejmować władzę na Tajwanie, no to miejscowi przeżywali pewien szok kulturowy, bo zaczęła się wielka korupcja, nieporządek. W 1947, w lutym, na Tajwanie doszło przecież do rewolucji przeciwko rządom Kuomintangu, krwawo stłumionej, podczas której no, kuomintangowcy eksterminowali lokalną inteligencję tajwańską chociażby. Dlatego dzisiaj bywa, że pomniki Chiang Kai-sheka na Tajwanie są usuwane. Proszę o kolejne pytanie, proszę bardzo. To może ja tak bardziej od strony medialnej. Co pan sądzi, jeśli pan w ogóle zna taką osobę, Weronika Truszczyńska? Nie, nie znam. No, to jest youtuberka, która tam... No, staram się unikać różnych youtuberów. Tak, to w takim razie proszę o kolejne pytanie. Proszę bardzo. Obecnie jak wygląda sytuacja w Hongkongu? Porównałbym trochę do sytuacji po stanie wojennej w Polsce, minus jakakolwiek opozycja. Ci, którzy działali, nie działają. Albo są na emigracji, albo im się odechciało po aresztach lub po groźbie aresztu, zajmują się prywatnymi sprawami. No i być może czekają, aż się zmieni sytuacja zewnętrzna. Władza w Pekinie lub cokolwiek. Tyle mogę powiedzieć. No niestety nie byłem tam. Miasto było dosyć długo odcięte po pandemii od świata. Nie wpuszczali tam ludzi z zewnątrz, a zdarzało się też, że na mocy ustawy o bezpieczeństwie Hongkongu ścigano też cudzoziemców, którzy pisali o Hongkongu za granicą. Rozumiem. Tak, czy jakieś pytania jeszcze kolejne? Szanowni Państwo, jeżeli pytań nie ma, to tak, ja chciałem bardzo serdecznie panu redaktorowi podziękować za wystąpienie. Chciałem też powiedzieć Państwu, że tematów świata zewnętrznego w stosunku do Słowiańszczyzny, tak to nazwijmy, nie będziemy porzucać i do tematów azjatyckich także jeszcze powrócimy. Proszę śledzić nasze strony, na których informujemy o kolejnych spotkaniach. Co najmniej jedno będzie jeszcze w tym roku. Dziękuję Państwu. Do widzenia Państwu.